Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. No, będzie mały problem z gazem. Chlorine gas was used for the first time by the Germans. What? Hey, got you. Piesek na szczęście będzie mógł to zamknąć, ten dopływ gazu. Go, go, go! Okay, mamy nowy dziennik. Okej, okay, Cepelina jako pierwszy raz użyte do atakowania. Psy wojenne, psy wojny. Pierwszy atak gazowy. No nie, no tam chyba nie przejdę. Więc pytanie, czy coś tutaj? Chyba nie jestem w stanie na razie nic tutaj zrobić. Ale, o właśnie. Nie. Zróbmy tak, troszeczkę niżej. Bo ja bym to chciał zabrać. Tylko co mi to obecnie daje? Mogę zejść niżej. I chyba tak bym chciał zrobić, ale no nie do końca. A dobra, to już wiem. Ja idę tutaj. Natomiast piesek opuszcza mnie na dół. Co mi... Czy z psem mogę coś... Nie. Okej, bym potrzebował dwóch skrzyń. A dobra, też wiem jak. Zróbmy tak, właśnie na górę. Pieska prosimy o podniesienie. Okej, jedziemy z tym. Dobra, spróbujmy. Mamy maskę.
Okej, w ten sposób zniszczymy właśnie całutkie urządzenie. No i do góry. Na powierzchnię, bo kto by tutaj chciał zostać? A nie, Niemcy nadlatują. I troszkę nas tutaj bombardują. Mamy znowu podziemia. Ciekawe, co tym razem tutaj nas czeka. Kawałek jakiejś mapy. Okej. Nieśmiertelnik. Szmatka nasączona moczem. Strategia użycia pojemników z gazem. Okej. Co mogę z tobą zrobić? No nie za wiele. Ale przynajmniej już wiem, co z tym zrobić. Piesku, chodź. Tam czegoś jeszcze nie zostawiłem? Nie. No już, już. No i pięknie. Mamy kolejny element. Lepiej szybko się stamtąd wynosić. Co to? Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Okej. W takim razie będziemy musieli wymijać bomby. Mega ciekawie. Nie no, gra jest po prostu mega. Trzeba to przyznać, więc polecam każdemu, kto by chciał w nią pograć. Żebyśmy dojechali? Wow. Wow. Troszkę obrywałem. Czyli miny.
Lepiej na miny nie wjeżdżać. Uuu, nasz samochód troszkę się tutaj rozwala. Ale jeszcze żyjemy. Uuu. Okej, chyba nam się udało. Okej, będziemy potrzebować apteczki. Ups. No nie tak to miało wyglądać. Okej, chowam się. God damn it. Czy jest tutaj coś? Jest. To może być dosyć trudno do przejścia, bo zastanawiam się. Okej, chyba że najpierw trzeba go tam troszeczkę sprowokować. God damn it. Okej. No od razu tego nie zrobiłem. Oj. No trochę to było kiepskie. Dobry piesek, dobry. O, dokładnie. Dobra. Jakoś może uda mi się to przetrwać. Udało się. Tam nic nie ma, to chyba musimy iść po prostu do środka. Wow. I raczej nie w tą stronę. Chodź tutaj, psinko. O. Okej. Ale już wiem mniej więcej. A tutaj? Co za dźwięki. No i będą mi tutaj tak biegać. Zakładam.
No nie. On potrzebował czegoś pewnie tam z lewej strony. No dokładnie, piesku. Zabierz to. Jestem ciekaw, czy jeszcze tutaj coś bardziej po lewej stronie jest. Coś, co może mi się przydać. Okej. To już mniej więcej wiem, co tam będę potrzebował. Na pewno pomocy mojego pieska. No, idźcie sobie stąd. Super piesek, za mną. To mi się przyda, chodź. No nie, lepiej niech oni sobie pobiegną w drugą stronę, wtedy ja będę mógł sobie spokojnie przebiec za nimi. A z pewnością nie chciałbym tego zaczynać od nowa. Co za debile.